po ponad 6 latach żużel już tym razem oficjalnie wrócił do Świętochłowic. Na stadionie imienia Pawła Waloszka odbyła się piąta runda cyklu Nice Cup dla zawodników młodzieżowych. Po kilku tygodniach i kilku treningach działacze Śląska Świętochłowice czekało kolejne trudne zadanie, jakim było zorganizowanie ponadplanowych zawodów szkoleniowych dla juniorów w ramach 10. edycji cyklu Nice Cup. Kiedyś musiały się tu odbyć te pierwsze zawody. Ja zaufałem lokalnym władzom, zaufałem lokalnemu klubowi i myślę, że dzisiaj się to opłaciło. W przeciwieństwie do wcześniejszych rund cyklu, tym razem liczba zawodników została zredukowana z 24 do 12, a 999 kibiców obejrzało 13 biegów. Wszystko to z obawy o stan nowego toru na skałce. Nikt o tym torze dokładnie nie wiedział, co się stanie. Myśmy robili wszystko według regulaminu, według wiedzy, z odpowiednimi fachowcami. No i ułożyliśmy go, no, widzieliście, zdał egzamin. Myślę, że było dobrze. W pierwszych po 6 latach zawodach w Świętochłowicach najlepszy okazał się Kevin Małkiewicz z GKM-u Grudziądz. Drugi był Filip Seniuk z Ostrowi, a podium uzupełnił Mikołaj Czapla ze startu Gniezno. Jak od pierwszego biegu wszystko fajnie się układało. Szkoda, że ten jedno oczko mi poszło. No i tak jestem zadowolony, jedziemy dalej. Na pewno wolałbym jednak stać tam wyżej zamiast Kevina, ale zawody według mnie udane, bardzo fajny tor, dobrze się tu ściga. Co ważne, we wrześniu kibiców czeka na skałce kolejna impreza. Memoriał Pawła Waloszka, na pewno to miały być pierwsze zawody, ale to Nice Cup, przetarcie też przed takim, że tak powiem, wydarzeniem naprawdę dużym. No myślę, że wysoką poprzeczkę sobie dzisiaj postawiliśmy, ale przeskoczymy. Dla sportu Mateusz Szpaczyński.